Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy na Podhalu. Odwiedzamy wyjątkową propagatorkę tego regionu. Kierpce na obcasie czy ręcznie haftowane dżinsy to właśnie jej sprawka. Aneta Larysa Knap, jak to góralka, z temperamentem wkroczyła na modowy rynek. Niebanalne pomysły na elementy ludowości w szafach zawróciły Polakom w głowach i sprawiły, że połączenie tradycji z nowoczesnością zyskało inny wymiar. Kilkanaście lat temu weszłaś z impetem na rynek z kierpcami na obcasie. Jak górale na to zareagowali? No takim lekkim szokiem, tak to muszę nazwać, bo nagle się wydarzyło coś, o czym nie było do tej pory w ogóle pojęcia. Folk od zawsze Ciebie inspirował. Jak się zmieniło Twoje spojrzenie na folk przez lata? Powiem Ci coś, co Cię rozbawi wręcz. Ja nigdy nie miałam na sobie stroju góralskiego. Mieszkam na Podhalu od dziecka. Gdzieś ten folk był dookoła, ale ja go kompletnie nie widziałam. Ja go nie dostrzegałam do momentu, kiedy poszłam na studia projektowania ubioru. Jako świeży projektant szukałam swojego własnego stylu i pewnego dnia po prostu poczułam inspirację. Jak się rozwijała Twoja twórczość, jak powstawały Twoje kolekcje, bo potem dżinsy z parzenicami, prawda, które także cieszą się ogromnym powodzeniem w Polsce, w całym kraju. Pierwsze takie projekty, które powstały, które były w ogóle przełamaniem tego folkloru, tej góralszczyzny, to były właśnie kierpce na obcasie i dżinsy haftowane w parzenice. Do tego gdzieś tam ciągle wracam, bo to były same początki, ale ogółem idea tego, co zaczęłam tworzyć, to było stworzenie stroju, który odpowiada mojemu stylowi, ale ma elementy folkloru. Aneta Larysa Knap to nie tylko projektantka mody, ale także organizator największego w Polsce pokazu mody folkowej Polki Folki. Jak tworzysz swoje kolekcje? Ile kolekcji w ciągu roku tworzysz? Jak to wygląda? Tworzę bardzo impulsywnie. To są takie przemyślenia, szybkie myśli, takie szybkie szkice. Kolorystyka dla mnie jest bardzo istotna. Tematyka. Jest to zawsze związane z jakimś tematem, z jakąś myślą przewodnią, którą zazwyczaj kształtuję i pokazuję premierowo podczas Polki Folki, który też tworzę. To jest takie święto dla osób, dla sympatyków folkloru. Jest to największy pokaz mody folkowej w kraju. Tak się przyjęło na dzień dzisiejszy. 10 lat, 10 edycji, 10 scenariuszy, bo są one, tak jak wspomniałam, mocno określone daną tematyką, kolorystyką, całą oprawą wizualną. Na wybiegu spotykają się artyści różnego formatu, związani z folklorem w sposób bardzo archiwalny, ale też w sposób bardzo nowoczesny. Dziś tradycja ma ogromną moc, bogactwo i ponadczasowość. Czy myślisz, że gdybyś się urodziła w innym regionie Polski, to też byś tworzyła, tak zainspirowała się folklorem? Czy to właśnie szczególnie Podhale jakby zakwitło w Twoim sercu pod tym względem? Ja myślę, że jest taka opcja, że gdziekolwiek bym mieszkała, po prostu to ten folklor by mnie przyciągnął. Bo ja wyjeżdżając za granicę zawsze szukam lokalnych, folklorystycznych akcentów. To tego poszukuję, więc w Polsce tak samo podejrzewam, że poszukiwałabym tych akcentów folklorystycznych. Które elementy z folkloru Podhala są najbliższe Twojemu sercu? Bo widzę na przykład sporo inspiracji, jeśli chodzi o chusty góralskie. Jeżeli chodzi o chusty, bardzo sobie cenię właśnie tutaj współpracę z góralkami. Te chusty mają nowe życie. Byłoby pewnie tak, że leżałyby sobie gdzieś tam na strychu, żeby za jakiś czas trafiły do jakiegoś muzeum, na jakąś wystawę, a w tym momencie są wkrawane w ubiór i stają się takim właśnie transferem tego folkloru. Marysia nie mogła oderwać wzroku od pięknych projektów. Znalazła oczywiście coś dla siebie. O, jaka piękna. To jest sukienka z kolekcji Gold, gdzie połączenie jest barwy złota z koronkami, z granatem. Przede wszystkim główną bazą kolekcji jest chusta turecka. Piękne kolory. Jeżeli chodzi o struktury i tkaninę, bardzo lubię się tym bawić. Te połączenia właśnie są wówczas takie nietypowe, jeżeli chodzi na przykład o połączenie kraty z folklorem i z kwiatami albo z tureckimi wzorami. To często zaskakujące, ale finalnie mają bardzo fajne, takie właśnie wizualne przedstawienia tego wzoru, choćby właśnie nawet, że jest to góralskie. Co tu masz takiego pięknego? Przymierzymy płaszcz, bo inaczej to wygląda, jak się patrzy, a co innego, jak już się ubierze. Jak kobieta
kobieta psu chce wyjść z domu, ale nie wie co ubrać. Masz tak? Tak. Pytanie retoryczne. No więc właśnie, więc taki płaszcz, taki bomber jest odpowiednikiem. A propos zdobienia, to widzę piękny pierścień. A tu jest historia. Ja zawsze twierdzę, że folk łączy i tak też jest w tym przypadku. To jest pierścionek, który powstawał około pół roku, czyli od koncepcji po jego wykonanie, specjalnie na Polki Folki, od morza do teatr. I nie wiem, czy Cię przekonam, ale jest to bursztyn bałtycki, który jest specjalnie barwiony. Przepiękny. Także mój ulubiony kolor zielony się tu pojawił. Pierścionek jest wydekorowany kawałkami pożenicy, która tutaj jest właśnie w tych serduszkach i turmaliny, a spód pierścionka nawiązuje do natury, którą sobie bardzo cenię, czyli konar drzewa. Także taki mój talizman folkowy, który łączy właśnie i morze, i góry. Cudowne. Opuszczamy nie bez żalu miejsce przepełnione kolorami i pasją.